Dzień dobry, dzień dobry. W kolejnym filmiku. Dziewczyny, nie bez powodu jesteśmy razem z Basią. Cześć dziewczyny. Bo w dzisiejszym filmiku coś dla sylwetek o większych kształtach, pełniejszej sylwetce, czyli potocznie osób plus size. Razem z Basią przygotowałyśmy jej garderobę właśnie na sezon jesienno-zimowy. Przygotowałyśmy 20 elementów ubrań, z których stworzyłyśmy stylizację. Za chwilę omówię je i zobaczycie na Basi właśnie najciekawsze takie stylizacje. Basia, zdradzisz nam, jaki nosisz rozmiar? 44-46. Fantastycznie. Dzięki temu, że każda z nas ma inny rozmiar, inny kształt sylwetki, ten świat jest piękniejszy, bo w ten sposób każda z nas inaczej się może ubrać. Jeśli każda z nas by miała taki sam rozmiar, to ten świat by był nudny. Każda by chodziła tak samo ubrana. A tak, dzięki temu, te kobieco piękne jest w każdej sylwetce. Dajcie znać, dziewczyny, w komentarzu, czy są tu właśnie osoby o pełniejszych kształtach, większym rozmiarze. Zostańcie z nami do końca. Jak zawsze, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. W ten sposób będziesz ze mną na bieżąco. Co tydzień otrzymasz dawkę porad modowo-ubraniowych. No i oczywiście wpadnijcie na mojego Instagrama. Tam zobaczysz kulisy mojej pracy oraz różne takie ciekawostki z mojego życia. A teraz przechodzimy już do ubrań. Tak jak wcześniej wspomniałam, 20 elementów ubrań. Nie zabraknie koloru, wzoru, różnych tkanin. W stylizacjach na sezon jesienno-zimowy u Basi pojawiła się koszula paski w kolorze błękitnym od Mango. Druga koszula, taka casualowa, flanelowa w kratę, granatowo-beżową. Czerwony taki lekki golf. Krótki kardigan od marki Flawless. Ten sweter widziałyście na Basi w ostatnim odcinku. Kto nie widział, to zajrzyjcie. Sweter z Chibo w paski. Nie zabraknie również ciepłego swetra z wełny, również od marki Flawless. Ta kamizelka, muszę Wam dziewczyny przyznać, że jest takim chyba must have w szafie Basi. Ona pochodzi od marki Celbes. W stylizacjach nie może oczywiście jesienno-zimowych zabraknąć bluzy. Ona również pochodzi od marki Flawless. Trzy pary spodni, jeansy. Cztery pary spodni, zapomniałam, bo ten garnitur, w którym Basie widziałyście we wstępie, również znajduje się w garderobie kapsułowej, i do tego jeansy w kolorze grafitowym, spodnie brązowe o prostej nogawce i granatowe. Dwie sukienki, jedna we wzór, druga prosta z dzianiny gładka. One pochodzą od marki Tatum. Spódnica z ekoskóry, ona pochodzi z Mango. I cztery okrycia wierzchnie. W tym roku ta jesień jest wyjątkowo ciepła i tutaj sprawdzi się kamizelka. Kurtka taka przejściowa w kolorze bordowym od marki Celbes. I tutaj katana, świetna do takich codziennych, casualowych stylizacji z Reserve, i płaszcz wełniany z Mango. Oczywiście nie zabraknie butów dla szerszej łydki. Buty pochodzą od marki Marco Shoes. I teraz już przechodzimy do stylizacji. Pierwsza odsłona, najbardziej prosta. Tutaj, tak jak widzimy, Basia w swojej szafie wykorzystuje garnitur. Uważam osobiście, że w każdej kobiecej szafie powinien się znaleźć jeden garnitur, ponieważ jest świetną bazą do budowania kolejnych stylizacji, oczywiście po rozkompletowaniu go. Ale wracając do tego garnituru, który Basia ma na sobie. Ona wykorzystała garnitur z Mango w kolorze szarym, który świetnie współgra z jej urodą.
Garnitur ma prosty krój, jest lekko taliowany, sięga za pupę. Taki fason marynarki świetnie się sprawdzi dla wielu sylwetek. Na przykład dla osób o pełniejszych biodrach czy większym brzuszku. Spodnie natomiast mają prostą, długą nogawkę. Wręcz dla Basi jest ta nogawka przydługa, ale uważam, że lepiej kupić spodnie z dłuższą nogawką i ją skrócić, niż mieć za krótkie, bo raczej nie doszyjemy. Spodnie mają kant, który fajnie tutaj wydłuża, delikatnie wysmukla też nogę. Do tej stylizacji wykorzystałyśmy czarne botki na obcasie od Marco Shoes. Botki również są taką świetną bazą właśnie w szafie jesienno-zimowej. T-shirt, banalna sprawa, ale on jest właśnie w kolorze brązowym, w odcieniu brązu i fajnie tutaj współgra koresponduje z garniturem. W sytuacji, kiedy będą niższe temperatury, Basia będzie zakładała płaszcz. On również pochodzi z mango. Jest w kolorze granatowym. Ma luźny szlafrokowy krój. Taki krój świetnie się sprawdzi na marynarki. On pochodzi już z zeszłej kolekcji. I przechodzimy do drugiej stylizacji. W tej odsłonie Basia zamieniła marynarkę na sweter. Pozostała w tych samych spodniach, butach, jak również t-shircie. Wykorzystała krótki kardigan od marki Flawless. Uważam, że jest on świetny. Ma bardzo dobry skład, 50% wełny, a pozostały skład to bawełna. Jest bardzo przyjemny w dotyku. Ma ściek taki podłużny, to wysmukla delikatnie właśnie sylwetkę. Jest również niezapinany. Pionowe tutaj linie również tak optycznie nas wysmuklą. On ma opadające rękawy i tutaj dobrym zabiegiem w takiej sytuacji jest podciąganie właśnie rękawów, podwijanie rękawów, odsłanianie nadgarstków. W ten sposób dodamy sobie lekkości. Jest w kolorze kamiennego beżu. Ten kolor jest świetny dla chłodnych typów urody i fajnie ten kolor właśnie tutaj współgra zarówno z kolorem t-shirtu, jak i ze spodniami. I jeszcze jedna odsłona ze spodniami garniturowymi. Te stylizacje są, tak jak wcześniej wspomniałam, proste, bardzo praktyczne, przystosowane do stylu, jak również osobowości Basi. W tej odsłonie Basia wykorzystuje popielaty sweter. On również pochodzi od marki Flawless. Mamy tutaj stopniowanie koloru szarego. Jasny, szary, taki popielaty gołębi dodaje zawsze takiej świeżości, lekkości właśnie w stylizacjach. Fajnie współgra właśnie z kolorem szarym spodni. Do tej stylizacji na wierzch Basia dała kamizelkę marki Celbes. Uważam, że ta kamizelka jest świetną bazą w jesienno-zimowej garderobie. Ja mam jasną, już wielokrotnie ją wykorzystałam pod marynarki. Niektórzy może już widzieli mnie właśnie w stylizacjach właśnie na Instagramie. Dziewczyny, marka Celbes przygotowała dla Was niespodziankę. -15% na ich rzecz. Link znajdziecie z hasłem w opisie pod filmikiem. Ta marynarka świetnie tutaj w tej odsłonie współgra z butami. Basia nie zapięła się i w ten sposób również tutaj zrobiła sobie pionową linię właśnie w górnej części stylizacji i wysmukliła sobie sylwetkę. Osobiście Basia nie lubi podciągać rękawów, dlatego tutaj rękawy zostały normalnie pozostawione, ale zawsze ją namawiam, zachęcam, żeby podciągała te rękawy, to dodaje takiej lekkości. Ale to mówię, to są własne preferencje, jak również przyzwyczajenia. Oczywiście w sytuacji, kiedy jest zimno, zakładamy na wierzch okrycie wierzchnie. Tutaj ponownie Basia wykorzystuje wełniany, granatowy płaszcz. I jeszcze jedna odsłona garnituru, tym razem z golfem czerwonym. Czerwień jest takim najmocniejszym kolorem w Basi szafie. On deprymuje, dodaje tej energii. Ożywia właśnie stylizację. I tutaj, co tu dużo mówić, bardzo prosta stylizacja. I jeszcze wykorzystanie właśnie golfu. Taki cienki golf uważam, że jest świetną bazą pod grubsze rzeczy, marynarki, czy swetry, kardigany, kamizelki. On również pochodzi z mango, jest w kolorze czerwonym i ta czerwień jest najmocniejszym kolorem w Basi
szafie. Świetnie tutaj właśnie współgra właśnie z garniturem szarym. Kolor szary jest kolorem bazowym i tutaj tak naprawdę dziewczyny każdy inny kolor będzie pasował praktycznie w każdej konfiguracji. I przechodzimy już do piątej odsłony. W tej stylizacji Basia wykorzystała monochromatyczny look, czyli stopniowanie koloru brązowego. Wykorzystała spodnie o prostej nogawce w kolorze brązowym. Do tego ponownie t-shirt, który widzieliście już w poprzednich stylizacjach. Ten t-shirt pochodzi od marki Elementy i został kupiony na fajnej promocji, mogę powiedzieć, bo za 50 zł. I wiem od Basi, że bardzo dobrze jej się sprawdza. No i ponownie tutaj wykorzystała kardigan w kolorze chłodnego beżu. Całość uzupełniła butami w kolorze takim rudym. To są kowbojki krótkie. Ona już je ma w swojej szafie kilka lat i przyznam się szczerze, że nie pamiętam nazwy marki. Dajcie znać, dziewczyny, co myślicie o takich monochromatycznych stylizacjach. Ja osobiście rekomenduję i lubię sama, ponieważ one dodają zawsze takiej szlachetności stylizacji, takiego szyku, trochę klasy. Basiu, powiedz, co jest największym dla Ciebie wyzwaniem przy tworzeniu właśnie stylizacji, zarówno tych na co dzień, jak również i na okazję. Największym wyzwaniem przy tworzeniu stylizacji jest dostępność rozmiarówki. Ubrań w rozmiarze 2XL czy też większych, bo dużo jest osób, kobiet też większych ode mnie, jest mało dostępnych. Firmy, które szyją ubrania dla osób plus size, szyją ze słabej jakości tkanin, bądź też modele, fasony ubrań, które są z minionej epoki. Coraz więcej firm jednak stara się szyć, może nie wszystkie modele, ale kilka modeli w sezonie w dużym rozmiarze. Takim przykładem jest też marka Flowies, gdzie byłam pozytywnie zaskoczona, bo znam tą markę tutaj dzięki Eli i widziałam, że ona szyje ubrania do rozmiaru 40, czy też L-ki, tak? I szukałam właśnie swetrów i tutaj właśnie, przepraszam, że weszłam Tobie, Basiu, w słowo, właśnie na zdjęciach była ubrana modelka plus size i to jest duży plus również, że kupując ubrania, zamawiając online, jeśli widzimy osobę o pełnych kształtach w rozmiarze właśnie XXL na przykład, to mamy zupełnie inny odbiór, inny, taki bardziej realny, rzeczywisty, że te ubranie również będzie na mnie dobrze leżało, również będę dobrze w nim wyglądała i mamy również takie rzeczywiste porównanie, bo nie ukrywajmy, inaczej nie ma tutaj co ukrywać, że ubrania właśnie inaczej leżą, inaczej wyglądają na osobach o większych rozmiarach, a inaczej na osobach szczupłych. Tu nie chodzi o to, czy ktoś wygląda gorzej, czy lepiej. Po prostu inaczej, bo są to dwa różne rozmiary. Czy może warto to zaznaczyć, że nie ma złych jakichś sylwetek, tak? Czy osoba gruba źle wygląda? Nie, ona wygląda inaczej, tak, ale jeżeli ma odpowiednio dobrane ubrania, odpowiednie fasony ubrań i też w odpowiednim rozmiarze, uważam, że osoba plus size może wyglądać również rewelacyjnie. To nie jest tak, że moda jest tylko dla osób szczupłych. Moda jest właśnie dla każdego i zostańcie z nami do końca. Przechodzimy do dalszych stylizacji. I przechodzimy do kolejnej odsłony ze spodniami brązowymi. Spodnie te zostały wykorzystane w tej odsłonie tak casualowo. Została założona koszula w kratę flanelowa w odcieniu brązowo-niebieskim. Bardzo fajne takie połączenie kolorystyczne. Fajnie ze sobą współgra. Dzięki temu, że w koszuli występuje kolor brązowy, to fajnie wygląda tutaj ze spodniami. Ta koszula również pochodzi od marki Celbes. No i na wierzch Basia dociepliła się ponownie kamizelką czarną i tutaj wykorzystała sportowe buty i na wierzch założyła katanę w kolorze takim latte,
kolor katany fajnie wygląda tutaj z butami, współgra. Katana pochodzi z Blasi Szafy, już ma ze 2 lata. One były bardzo modne i wciąż pozostają na topie. Są świetne na okres taki przejściowy. Kolejna osłona z zasłoniami brązowymi. Tym razem zostały zestawione z błękitną koszulą w prążek. Tak jak wcześniej wspomniałam, koszula pochodzi od Mango. Basia ma na sobie rozmiar XL. Uważam, że prążek jest bardzo dobry dla sylwetek większych, o większym rozmiarze. On zawsze gdzieś tam optycznie rozproszy oko, jak również wysmukli sylwetkę. Basia koszulę włożyła tutaj do środka, podkreśliła w ten sposób, zaznaczyła swoją talię. Osobiście Basia mi się podoba w tej koszuli, w kolorze błękitnym. Kolor ten podkreśla jej duże niebieskie oczy. Finezji tutaj, jak również takiego pazura w tej odsłonie dodaje apaszka z Padiory. Ją już widziałyście kilkukrotnie właśnie na odcinkach, jest świetna. No i ponownie Basia wykorzystała tutaj kamizelkę od marki Celebes, również jej nie zapięła. Kamizelka świetnie współgra tutaj z czarnymi bodkami od Marco Shoes. Ja osobiście lubię, jak jest w stylizacjach właśnie taki wspólny element, wspólny jest powtarzalność danych kolorów. To tak spaja całą stylizację właśnie w klamrę, dzięki temu jest ona interesująca. I jeszcze jedna odsłona ze spodniami brązowymi. Tym razem do spodni został wykorzystywany ponownie popielaty sweter od marki Flawless. Ten sweter dziewczyny jest bardzo przyjemny w dotyku. On w składzie ma, jak dobrze pamiętam, 51% wełny merino, a pozostały skład to bawełna. Jest taki milusi i ten kolor dziewczyny sprawdzi się praktycznie na każdym chłodnym typie urody. No i tutaj do tej stylizacji Basia dobrała jasne mokasyny na grubej platformie. Mokasyny na grubej platformie wciąż są modne. Sprawdzą się również porą jesienno-zimową, kiedy właśnie temperatury są na plusie. Uważam, że trzeba się hartować, zanim przyjdzie ta prawdziwa zima. Wtedy będziemy zakładać mocne, grube kozaki. Stylizacja również jest prosta. Basia włożyła w tej stylizacji bluzkę pod skosem. To również zawsze zamaskuje nam optycznie brzuszek, ale też doda takiej lekkości sylwetce niż w przypadku, kiedy on jest prosto, luźno puszczony. Na wierzch Basia tutaj wykorzystuje bordową kurtkę. Kolor bordowy świetnie tutaj współgra z kolorem popielatym. Kurtka również pochodzi od marki Celebes i również Basia ma na sobie w rozmiarze 46-48. Kurtka świetnie się sprawdzi w okresie przejściowym. Jest taka prosta, lekka. Kolor bordowy również jest dobry dla osób o chłodnym typie urody. Oczywiście zmieniając tylko buty i okrycie wierzchnie i już stylizacja nabiera innego charakteru. Tak samo dzieje się z dodatkami. Wystarczy, że zmienimy odpowiednią na inną torebkę, czy też czapkę na kapelusz, to już ta stylizacja nabiera innego charakteru. Nawet w sytuacji, kiedy, tak jak ja wspominam, Basia tutaj ponownie ma luźno puszczony sweter i już ten sweter inaczej wygląda na jej sylwetce. Możemy też z tym sweterem wykorzystać zabieg z gumką, który pokazywałam w swojej garderobie kapsułowej na okres przejściowy. Wtedy ten sweter będzie już zupełnie inaczej wyglądał. Basiu, a co najwięcej sprawia Ci trudności w wystylizowaniu Twojej sylwetki, w ubraniu jakiejś części ciała? Najwięcej sprawiają mi moje łydki, tak, w okresie, zwłaszcza jesienno-zimowym, kiedy wszyscy cieszą się zakładając kozaki, a ja niestety mam problem z doborem kozaków, ponieważ
większość marek nie szyje kozaków na szerokie łydki. Pomijając już osoby plus size, ale wiem z doświadczenia, że też i osoby szczupłe, z szerszymi łydkami mają problem z doborem kozaków. Tak, to prawda, że mało jest obuwia kozaków dla szerszych łydek. I w dzisiejszym właśnie odcinku za chwilę zobaczycie markę właśnie, która szyje buty kozaki dla grubszych łydek. Grubszych. Mogę tak nazwać grubszych łydek, nie obrazić się. Grubszych, tęższych łydek. Tęższych, tak. Przechodzimy do stylizacji. Przechodzimy do kolejnych spodni. Tym razem w kolorze niebieskim. Spodnie mają taką delikatną tkaninę i fajnie wyglądają właśnie w połączeniu z kozakami. Pomimo, że mają prostą właśnie nogawkę, to delikatny materiał możemy schować właśnie do kozaka. I tutaj duży plus dziewczyny dla marki Marco Shoes, która stworzyła kolekcję dla masywniejszych właśnie łydek. I dzięki temu Basia może już spokojnie dobierać sobie buty do swojej sylwetki. Do tej stylizacji Basia ponownie wykorzystała kardigan i t-shirt. W odcieniach, góra jest w odcieniach brązu, ale górną część sylwetki urozmaiciła, podkręciła apaszką spadiory. Uważam, że apaszka jest świetna. Ona dodaje takiego właśnie twistu i jest bardzo ciekawa. Ogólnie polecam markę spadiora, ponieważ wszystkie jej apaszki bardzo mi przypadają do gustu. W zależności jak zwiniemy tą apaszkę, tak nam ułoży się wzór i to jest bardzo właśnie takie ciekawe, że dzięki jednej apaszce możemy mieć kilka apaszek. I przechodzimy już do kolejnej osłony. Tutaj Basia ponownie wykorzystuje granatowe spodnie. One są eleganckie, tak jak już wcześniej wspomniałam. W tej odsłonie Basia wykorzystuje te spodnie z granatową koszulą, która jest casualowa. Mamy tutaj połączenie dwóch styli, czyli eleganckie spodnie z casualową koszulą. Koszula fajnie współgra ze spodniami ze względu na to, że mamy powtarzalność koloru granatowego. Tutaj ponownie Basia wykorzystuje swoje buty sportowe. Dajcie znać, dziewczyny, w komentarzu, kto lubi z Was właśnie wykorzystywać różne style. Na wierzch Basia wykorzystała kamizelkę zieloną. To jest odcień mochu, taka bardziej zgniła zieleń. Ona świetnie koresponduje z kolorem granatowym. Kamizelka jest bardzo wygodna, praktyczna właśnie w takich codziennych stylizacjach, posiada kaptur, co jest bardzo dobrą opcją na właśnie jesienne dni, jesienno-zimowe dni, kiedy pada deszcz, wieje wiatr czy śnieg. Oczywiście w sytuacji, kiedy są niższe temperatury, może tutaj Basia wykorzystać dodatkowo katanę, zakładając pod spód kamizelki. Wtedy ta stylizacja sprawdzi również się zimową porą. No, może nie wtedy, kiedy są takie mroźne te zimy, ale tak jak oglądałam pogodę, ta zima ma być wyjątkowo ciepła. Ciekawa jestem, czy się sprawdzi. Następna stylizacja to ponowne wykorzystanie granatowych spodni, tym razem w połączeniu ze swetrem w paski. Ten sweter mogłyście już, dziewczyny, widzieć w poprzednim odcinku, co można znaleźć ciekawego w sieciówkach. On pochodzi od marki Chibo i pozytywnie nas zaskoczył raz swoim rozmiarem, bo marka Chibo posiada również duże rozmiary do 64, jak dobrze pamiętam, jak również swoim składem. On zawiera 100% bawełny, więc warto zajrzeć, dziewczyny. On, tak jak widzimy, posiada wzór paski i ja osobiście uważam, że dla sylwetek o większych rozmiarach zarówno paski pionowe, jak i poziome są świetnym rozwiązaniem. Dodatkowo wspomnę, że swetry w paski w tym sezonie są bardzo modne. Na wierzch Basia ponownie wykorzystała swoją katanę w kolorze latte, która rozświetla, rozjaśnia jej urodę i do tego buty sportowe. Kolejna odsłona i ponownie bluzka w paski, jak również spodnie granatowe. Tym razem te elementy garderoby Basia zestawiła z marynarką i rudymi bodkami. Bodki tutaj podkręcają całą stylizację dzięki swojemu kolorowi.
jeszcze bardziej są uwidocznione, ponieważ nogawki są nieco krótsze. Fajnie też grają tutaj paski. Basia założyła marynarkę właśnie na bluzkę w paski i pokazała tylko taki skrawek właśnie tych pasków, co jest interesujące dla oka. Również wykorzystała ponownie płaszcz. Uważam, że ten płaszcz jest rewelacyjny z tego względu, że ma luźny szlafrokowy krój, który się sprawdza właśnie pod marynarki, pod ubrania warstwowe. I przechodzimy, dziewczyny, do jeansów. Basia lubi grafitowe jeansy, to jest krój mom jeans o delikatnie zwężanej nogawce. Dzięki temu może włożyć na te jeansy kozaki. Te kozaki również pochodzą od marki Marco Shoes. Są w kolorze brązowym i świetnie współgrają z grafitowymi spodniami. Mają lekko ściągniętą nogawkę, to również jest takie interesujące w stylizacjach. Cała ta odsłona jest casualowa. Basia w górnej części wykorzystuje bluzę w kolorze morskim. Bluza posiada kaptur. Ona jest wykonana z bawełny. Ta bluza pochodzi od marki Flawless. Ma fajny kolor morski, dobrze współgra z typem urody Basi. Na wierzch Basia wykorzystała tutaj kamizelkę zieloną. Uważam, że te dwa kolory, zarówno morski, jak i zielony, świetnie ze sobą pracują. Dajcie znać, dziewczyny, w komentarzu, co myślicie o tej odsłonie, o tym połączeniu kolorystycznym. Która z Was tak się ubierze? Kolejna stylizacja z jeansami to ponownie wykorzystanie brązowych kozaków od marki Marco Shoes. W górnej części Basia wykorzystuje ponownie czerwony golf i do tego czarną kamizelkę od marki Celbes. Czerwień dodaje tutaj energii, takiego pazura tej stylizacji. Uważam osobiście, dziewczyny, że nie warto bać się czerwonego koloru, bo słyszę właśnie głosy wśród swoich klientów, jak również znajomych, że czerwony kolor jest bardzo odważny. Ten kolor jest bardzo widoczny i zawsze podkręca naszą stylizację. Odważny pokazuje w ten sposób też, że jesteśmy bardziej takie pewne siebie. Czerwień bardzo fajnie współgra z czernią. Na wierzch Basia wykorzystuje ponownie katanę, ale może również zamienić katanę na bordową kurtkę. Połączenie borda z czerwienią również będzie świetnie ze sobą korespondowało. Płaszcz również tutaj fajnie zadziała. No, tak jak już wcześniej wspomniałam, wszystko zależy, jaki chcemy osiągnąć charakter w stylizacji. Te stylizacje, które przygotowałyśmy dla Was, są takie casualowe, sportowe i nieco eleganckie. Następna kompozycja stylizacyjna i ponownie zostały wykorzystane jeansy. Tutaj widzimy właśnie krój jeansów, że to jest mom jeans. Basia założyła czarne botki. Ona schowała je pod nogawkę spodni, ale również świetnym zabiegiem, takim trikiem modowym jest wkładanie nogawki do środka cholewki. To też ciekawie wygląda. Dajcie znać, kto z Was może już tak się nosi. W górnej części Basia wykorzystała ponownie błękitną koszulę. Tym razem ona ją wypuściła na wierzch i dała czarną kamizelkę. Taka stylizacja świetnie się sprawdzi na sylwetkach właśnie o pełniejszej górze. Zwróćmy uwagę, że Basia nie zapina tutaj kamizelki. Praktycznie w każdej stylizacji nie zapina kamizelki, a to optycznie wysmukla, wydłuża naszą sylwetkę, dodaje też takiej lekkości sylwetce. Oczywiście Basia może tutaj na wierzch założyć zarówno płaszcz, jak i kurtkę. Świetnie się sprawdzi w tej odsłonie. W tej odsłonie Basia jest dla mnie laseczką. Obcas zawsze doda kobiecości, lekkości. Ja uwielbiam Basię na obcasach i mamy tutaj połączenie właśnie czarnych kozaków na obcasie ze spodniami grafitowymi. Uważam, że nogi Basi bardzo ładnie wyglądają w kozakach. Do tego ponownie wykorzystała błękitną koszulę. Również ona jest wypuszczona na wierzch i marynarka fajnie współgra ze spodniami jeansowymi o kolorze grafitowym. Zwróćmy uwagę, że koszula ma tę samą długość co marynarka i również jest to ciekawa. Odsłonięcie mankietów koszuli również dodaje takiego sznytu, elegancji trochę
Dajcie znać, kto z Was lubi takie stylizacje. Oczywiście możemy tutaj koszulę włożyć do środka i również będzie to bardzo dobre. W zależności jaką mamy sylwetkę i jaki chcemy osiągnąć efekt. Basia ponownie wykorzystuje kamizelkę, tym razem zakłada ją na koszulę pod marynarkę. Tak jak wcześniej wspomniałam, kamizelka to must have w jej szafie, świetnie się sprawdza w wielu stylizacjach. Ja to nazywam ubrania na cebulkę, ubranie, stylizacje warstwowe, które świetnie się sprawdzają jesienią, jak również zimową porą. No i mamy w końcu Basię w spódnicy. Cieszę się, że namówiłam ją na spódnicę, bo muszę Wam powiedzieć szczerze, że Basia nie jest spódnicową spódnicą, ale w tej, nie wiem czy się nie zakochała, ale puszczała oczko, więc jest bardzo dobrze. Spódnica jest z ekoskóry w kolorze takim kakao, chłodnym beżu. Ona również pochodzi od mango, jest bardzo kobieca. Posiada rozporek też, to również dodaje tej kobiecości. Tutaj Basia tę spódnicę zestawiła z kozakami czarnymi na obcasie. Kozaki fajnie tutaj działają, ponieważ są dłuższe i nie mamy pocięcia sylwetki. Spódnica nachodzi praktycznie na kozaki. Dodatkowo Basia wykorzystuje ponownie błękitną koszulę. Włożyła ją do środka, w ten sposób zaznaczyła swoją talię. Na wierzch, na ramiona zarzuciła popielaty sweter. Oczywiście w sytuacji, kiedy jest chłodniej, zakładamy go na koszulę. Osobiście uważam, że ta stylizacja jest bardzo ciekawa. Mamy tutaj połączenie różnych materiałów, jak również koloru. Dajcie znać, dziewczyny, co myślicie o tej odsłonie, o tej stylizacji. I tu ponownie wychodząc na zewnątrz, możemy wykorzystać zarówno granatowy płaszcz, jak i bordową kurtkę. Bordowa kurtka jest dłuższa, więc będzie nachodziła na spódnicę. To będzie fajnie grało. Następna odsłona. Ponownie pozostajemy przy tej samej spódnicy, kozakach na obcasie i tej samej koszuli. Zamieniła Basia sweter na kamizelkę i tu uważam, że kamizelka czarna świetnie współgra z kozakami czarnymi. Mamy mało pocięć sylwetki i to jest właśnie plusem. Pamiętajmy dziewczyny, im mniej pocięć w sylwetce, tym nasza sylwetka jest dłuższa, smuklejsza. Przy pełniejszych kształtach, rozmiarach warto zwracać na to uwagę. Ja zawsze zwracam uwagę na kozaki i długość spódnicy lub sukienki, żeby ta długość spódnicy lub sukienki nachodziła właśnie na kozaki lub stykała. Kolejna odsłona. W tej stylizacji Basia zmieniła tylko bluzkę koszulową na czerwony golf. Stylizacja bardzo podobna, a mimo wszystko inna. Czerwony golf daje zupełnie inny charakter, inny wydźwięk stylizacji niż błękitna koszula. Koszula zawsze daje nam takiej powagi, elegancji, a golf już jest bardziej taki delikatniejszy. No ale ta czerwień zawsze dodaje tego ognia w stylizacjach. Dziewczyny, garderoba kapsułowa opiera się na takiej filozofii, że nie chodzi o to, żeby mieć dużo ubrań w swojej szafie, tylko mieć takie ubrania, które będą z nami rezonowały, że możemy je wykorzystywać na wiele sposobów, do wielu stylizacji. I w tym odcinku mam nadzieję, że wyjaśniam Wam to filozofię garderoby kapsułowej, że nie są to kolory tylko beż, szarość, granat, czerń. Możemy mieć dowolne kolory, dowolne faktury, dowolne wzory. Wszystko zależy od naszego osobistego stylu życia. I tak jak wspomniałam w jednym z odcinków, jestem na etapie e-booka. Obecnie mam taki przestój, ponieważ brakuje mi trochę czasu, ale e-book nawiązuje właśnie do garderoby kapsułowej. Mam nadzieję, że do końca roku on się ukaże. Ponownie odsłona ze spódnicą, tym razem z kozakami brązowymi, które mają obcas 2-centymetrowy, potocznie kozaki na płaskim. Fajnie współgrają tutaj ze spódnicą właśnie kakao. Mamy też dwie faktury, do tego ponownie wykorzystujemy brązowy t-shirt i kardigan w kolorze również brązu, jest to kolor kamiennego beżu. Mamy tutaj ponownie do czynienia z odsłoną monochromatyczną. Dajcie znać dziewczyny, kto z Was lubi takie stylizacje monochromatyczne, co byście zmieniły, co byście dodały.
No i tutaj również możemy na wierzch założyć zarówno płaszcz lub kurtkę bordową. Wszystko zależy od naszych osobistych preferencji danej aktywności codziennej. Domyślam się, że możecie powiedzieć, że w Kozakach na obcasie Basia korzystnie wygląda. Każda kobieta na obcasie korzystnie wygląda. Ale są sytuacje, kiedy chcemy i wolimy wybrać buty na płaskim obcasie, ponieważ są wygodniejsze. W bucie na płaskim obcasie, na tym 2-centymetrowym, możemy więcej kilometrów zrobić w ciągu dnia. Noga nam się mniej męczy. Osobiście uważam, że kobieta powinna mieć minimum 2 pary kozaków, butów właśnie zimowych, z tego względu, że but musi odpocząć, żeby ta skóra wróciła na właściwe miejsce. I przechodzimy, dziewczyny, do sukienek. Sukienka pochodzi od marki Tatum, ma przepiękne połączenie kolorystyczne. Mamy tutaj do czynienia z kolorami niebieskimi, od granatu po błękit do tego akcent zielonego i piękne pomarańcze, które podkreślają, dodają energii w tej sukience. Sukienka wykonana jest z bawełny, świetnie układa się na sylwetce, ma taki swobodny, luźny, casualowy krój. Ona posiada również dekolt V, który wysmukla, dodaje lekkości sylwetce Basi. Posiada również ściągacz w rękawach. Dzięki temu możemy regulować sobie właśnie długość rękawów, swobodnie je podwijać. Sukienka ma długość do kolana. Dziewczyny, nie będę kłamczuchą, więc małe sprostowanie. Sukienka nie posiada w swoim składzie bawełny, a 100% wiskozy. Wiskoza również jest bardzo dobrym materiałem. Basia w tej odsłonie wykorzystuje kozaki brązowe. One świetnie współgrają z kolorystyką sukienki. Ona wykorzystała tutaj beżowe rajstopy 40. Pokazała delikatnie kolanko. W ten sposób dodała takiej dziewczyncości sobie, odjęła jakby trochę lat, w moim odczuciu. Dajcie znać, czy podobnie czujecie, tak jak ja. No i na wierzch założyła kardigan. Kardigan nie jest zapinany, dzięki temu wydłuża naszą, wysmukla naszą sylwetkę. I tutaj możemy również założyć na wierzch granatowy płaszcz, jak i bordową kurtkę. Basia zakłada kurtkę. Kurtka ma świetną długość, ponieważ zakrywa sukienkę. W ten sposób nie mamy aż tak mocno pociętej sylwetki i to jest dużym plusem przy sylwetkach właśnie o większych rozmiarach, pełniejszych kształtach. Tym razem połączenie sukienki z bluzą. Sukienki są właśnie o tyle fajne, że zimową porą, jesienną porą możemy na wierzch na nie założyć albo sweter lub, tak jak w tym przypadku, bluzę. Basia chce Wam pokazać właśnie połączenie bluzy z sukienką, ale można również wykorzystać i Basia będzie wykorzystywała właśnie sukienkę z popielatym swetrem od marki Flawless. Na wierzch do bluzy Basia założyła ponownie kamizelkę. Mamy tutaj stylizację warstwową, cebulkową. Osobiście dla mnie bardzo fajne połączenie kolorystyczne. Tatum w swojej kolekcji wiem, że posiada również oprócz sukienki krótkiej, długą sukienkę i spódnicę, więc również zajrzyjcie na ich stronę. Tym razem sukienka wzorzysta w eleganckiej odsłonie. Basia założyła czarne kozaki na obcasie i do tego dała szarą marynarkę. I to jest właśnie fajne w ubraniach w garderobie kapsułowej, że możemy wykorzystywać je na wiele sposobów. Basia ma beżowe rajstopy, tak jak wcześniej wspomniałam, ale możemy założyć czarne. Wtedy będzie nasza noga jeszcze bardziej wydłużona. I tak jak wcześniej wspomniałam, pokazując delikatnie kolanko, nadajemy sobie tej dziewczyncości, delikatnie się odmładzamy. Wszystko zależy od tego, jaki chcemy uzyskać efekt. W takiej odsłonie możemy iść śmiało do pracy. Wcześniej nie wspomniałam, Basia rzadko kiedy podwija rękawy, ona tego nie lubi, ale odsłonięcie nadgarstek, poprawicie mnie, również doda takiej lekkości sylwetce. I jeszcze jedna sukienka. W tej sukience Basi daje 6. Uważam, że świetnie wygląda. Dla mnie
fason tej sukienki, wyszczupla ją, wysmukla. Dajcie znać, czy macie podobne odczucie. Może na kamerze trochę to inaczej oczywiście wyglądać. Sukienka również pochodzi od marki Tatum. Jest to dzianina, w składzie ma wiskozę oraz poliester. Wszystkie rzeczy, które zostały pokazane w tym odcinku, które są nowe, zostały podlinkowane w opisie pod filmikiem, więc zajrzyjcie, jeśli komuś coś wpadło w oko. Sukienka posiada piękny granatowy kolor, który jest dobrym wyborem dla Basi urody. Posiada również delikatny kołnierzyk z dekoltem V. Również dobrze działa on na urodę szyję Basi, tutaj górną część sylwetki. Basia założyła tutaj kozaki czarne i zmieniła beżowe rajstopy na czarne, kryjące w ten sposób wydłużyła swoją nogę. Dała również karmelowy pasek, w ten sposób podkreśliła swoją talię, dodała tej kobiecości. Na wierzch założyła grafitową marynarkę, całość rozjaśniła apaszką z Padiory. Ona tutaj wywiązała ją sobie delikatnie z boku. Możemy ją, apaszkę, możemy wiązać w dowolny sposób, wedle własnego gustu, uznania, potrzeb. Nie powiedziałam Wam, dziewczyny, że nagrywanie filmu na kanał na YouTubie u Mila gra na fortepianie przez sąsiadkę. To jest bardzo miłe, sympatyczne. I jesteśmy już przy następnej odsłonie. Tym razem sukienka w wersji casualowej. Tutaj Basia wykorzystuje brązowe kozaki, ponownie czarne rajstopy. Na wierzch zarzuciła zieloną kamizelkę. Jest to stylizacja taka casualowa po pracy. Oczywiście do pracy również wszystko zależy, jaki mamy charakter pracy, jaki wykonujemy zawód, bo nie w każdej pracy potrzebna jest nam garsonka, garnitur. Całość rozjaśniła ponownie apaszką z Padiory. Tutaj już inaczej wywiązała. Dajcie znać, czy lubicie nosić apaszki, gawroszki na szyję, czy lubicie właśnie te wiązania, czy tak niekoniecznie. Nie powiedziałam wcześniej, dziewczyny, że pod kamizelkę również możemy założyć jasną katanę w sytuacji, kiedy jest chłodniej. I jeszcze jedna odsłona, jest to już ostatnia odsłona w tym odcinku dla sylwetek plus size. Dziewczyny, kto z Was liczy, ile wyszło stylizacji? I tutaj również stylizacja casualowa. Basia wykorzystuje ponownie sukienkę, brązowe buty i koszulę, którą wywiązała finezyjnie. Koszula fajnie tutaj współgra. Zarówno z sukienką mamy powtarzalność koloru granatowego, jak również z kozakami. Brąz również się powtarza. Tak jak dziewczyny wcześniej wspomniałam, kupujmy ubrania, które możemy wykorzystać do wielu stylizacji, które będą spójne, które będą interesujące. Kupujmy ubrania, które będą nam służyły, a nie te, na które będziemy się patrzyły. I tutaj do tej odsłony z koszulą możemy również dodać zarówno kamizelkę od marki Celbes. Przypominam o kodzie rabatowym, minus 15 od marki Celbes otrzymałam dla Was, dziewczyny, więc zajrzyjcie do opisu pod filmikiem, tam również wszystkie rzeczy zostały podlinkowane, ale do koszuli i sukienki sprawdzi się na przykład również płaszcz i czapeczka z daszkiem. Stylizacja również taka casualowa, no wielokrotnie już w dzisiejszym filmiku powtarzałam, wszystko zależy od tego, jaki chcemy osiągnąć efekt, jaki mamy swój osobisty styl, gust. Dziewczyny, to były wybrane stylizacje dla Was na sezon jesienno-zimowy z garderoby kapsułowej. Oczywiście dajcie znać w komentarzu, która stylizacja przypadła Wam najbardziej do gustu. I kciuka dla Basi za to, że zgodziła się wystąpić w filmiku, w tym nagraniu, bo umówmy się, wystąpienia przed kamerą nie są najłatwiejsze, a w sytuacji, kiedy nie mamy doświadczenia, to ten stres potrafi nas zeżreć. Dajcie znać, kto ma taki styl jak ja. Może jakąś stylizację odzwierciedlicie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba. Komentujcie, lajkujcie. No i... Tak. I tak jak wcześniej wspomniałam, wszystkie rzeczy zostały podlinkowane w opisie.
te nowe rzeczy, bo część rzeczy jest, tak jak również wcześniej wspomniałam, z Basi szafy, w których już chodzi. Żegnamy się z Wami, życzymy Wam jak zawsze stylowego tygodnia, pogody, ducha i do zobaczenia. Buziaki.